Witajcie moi drodzy, pamiętajcie na wstępie o subach, lajkach, komentach i udostępnianiu, a ja dzisiaj zabiorę was, bo mamy 2 czerwca, na giełdę Terra Animals w Krakowie. Dzisiaj wyjątkowo Kraków nas przywitał na tej giełdzie ulewnym deszczem. Jak widzicie, tutaj zawsze był tłum ludzi, dzisiaj było dosyć słabo, tam jeszcze tacy panowie czekają na kwestie parkowania. No jeżeli chodzi o frekwencję, to ocenicie zapewne sami. Myślę, że tutaj sporo również dowalił ten weekend czerwcowy, liczne wyjazdy i tym podobne. No ale zaczynamy, tutaj mamy Spider Breeder, a więc pajączki. Dzisiaj postaram się tak dosyć skromnie komentować. O, skorpionki. Spiniver to był chyba, nie? One się tak na zielonkawo błyszczą, jak dobrze pamiętam. Krocionogi, skolopendry. No i oczywiście fajne skorpionki również były. Standardowe, jeżeli chodzi o oferty, ceny i tym podobne, tego nie komentuję. Każdy ma tutaj wolną rękę. Tutaj mamy Dark Hobby, również pajączki. Ale jak widać, są również skorpionki, oj, nawet Junceus się trafił, więc jeden z moich ulubionych gatunków. Kolejne stoisko również należy do pajęczarzy, jest to Southern Giants. Macie tu listę gatunków, które były dostępne na stoisku. Samice, podrostki, no i młodziutkie nieseksy, czyli standardowy rozkład sił. No nie powiem, było troszkę tych pajączków ogólnie na giełdzie. Były też fajne gatunki. Ale generalnie każdy, jak tam troszkę pobuszował, to mógł spokojnie znaleźć coś dla siebie. Jak zwykle było sporo młodych ludzi, którzy jeszcze widać i słychać było, że nie mają żadnych ptaszników, natomiast zadawali nieraz ciekawe pytania i widać, że się tym interesują, więc zapewne kiedyś się i oni skuszą. To również plus, tak ogólnie mówię, że coraz częściej jest możliwość płatności blikiem, więc fajnie, bo pamiętacie, parę lat temu to było prawie nie do pomyślenia, tylko gotówka i gotówka i gotówka, a teraz coś się zmienia, więc tu też na plus. No i tutaj mamy Animals Magdalena plucik, a więc mamy tu węże. Gekony i bardzo wściekłe, ale to bardzo wściekłe światło LED-owe, które niestety ma taką częstotliwość, że aż oczy odpadają, jeżeli chodzi tutaj o nagrania, no ale cóż. Próbowałem. Naprawdę mało było tego typu świateł na giełdzie, ale zdarzał się nadal. Tutaj z kolei mamy Max Animals, a więc dalszy ciąg tutaj klanu plucików, jak to się mówi, nie? Oferta oczywiście bardzo fajna. Wybór bogaty, fajne gatunki. I każdy mógł coś znaleźć, myślę, dla siebie. Sorki czasami za ostrość, ale coś mi tutaj autofokus dzisiaj świrował. Nie wiem czemu, pierwszy raz miałem coś takiego, no ale najwyraźniej mój Galaxy dzisiaj miał gorszy dzień. Każdy czasem ma taki, nie?
Spójrzcie, jakie piękne kolorki. No, ten jest wielki. A te takie słodziaki fajne, jaskrawo zielone. Kolejne stoisko to były i ptaszniki, i owady. Były również takie chyba ręcznie robione, ciergane, czy zwłóczki. Różne zwierzątka, to też dosyć fajnie wyglądało. No i tutaj chyba nie muszę przedstawiać, mirosaurospiders.pl. Jak zwykle bogata oferta. Ale wiecie, jak to się mówi. Niektórzy sprzedawcy sami się bronią, więc ja tutaj nie muszę nic więcej dodać, nic ująć. Pamiętaj, Miro, o tych full greenach, żebyś mi je odłożył, dobra? Zresztą i tak się pewnie będę przypominał. No i jeszcze zaintrygowała mnie ta gramostola antracyjna, ale to jeszcze pomyślimy. Kolejne stoisko należało do Hetman Captive Bred. Widzicie wąże, gekony. Zawsze mi się podobały te odmiany barwne gekoników. Wiecie, tak myślę, że najpewniej się na jakiegoś orzęska skuszę kiedyś. Oczywiście jak reszta domowniczek wyrazi aprobatę. No i kolejne stoisko należało do owadów. Tym razem były to różnego rodzaju patyczaki. Chyba jakieś tam straszyki też się trafiły, więc jak mówiłem, bioróżnorodność na giełdzie jest bardzo duża i każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejne stoisko należy do Cerastes. Tak swoją drogą, Cerastes to jest łacińska nazwa, jak dobrze pamiętam, tej żmii rogatej. Chyba tak. No i tu jest kolejne stoisko, którego nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to Spider Shop. A więc mamy tutaj pajączki, elementy wystroju. No i ogólnie bardzo duża również ilość gatunków, które można sobie wybrać, więc cóż tu więcej mogę powiedzieć. Oczywiście większość z tych sprzedawców ma również swoje strony internetowe, więc tam można przejrzeć pełną ofertę. Z wysyłką również problemów nie ma. Teraz nie dopłacamy za hitpaki, więc ogólnie spoko. Kolejne stoisko należało do gekonów Aladyna. Widzimy tu orzęski. O, jeszcze fajne obrazki się tam wyświetlają na tablecie. Kolejne stoisko to Spider's God. Tutaj macie listę. No i cóż. To jest kolejny dowód na to, że pajęczarzy było dosyć sporo na tej giełdzie. Fajnie, jak ktoś ma ulotkę, bo można wtedy sobie bez problemu zobaczyć, do kogo należy stoisko, bo niektórzy o takie rzeczy nie dbają. Tak więc uważam, że to również trzeba docenić. Zresztą to i tak jest w ich interesie przecież, nie?
Kolejne stoisko to The Family Reptiles Breeding, a więc węża. Tam widziałem agamę brodatę, jak kojarzę. O właśnie. Czyli się nie myliłem. Powiem szczerze, na tych obrazeczkach tutaj logo dosyć mało czytelne, ale dogrzebałem się do niego w sieci, więc jakoś sobie poradziliśmy. No jak widzicie, bez problemu sobie tutaj ujęcia mogę robić, więc to również świadczy o tym, że natężenie ruchu było tam dosyć niewielkie. Oczywiście no dla mnie lepiej, ale dla sprzedawców na pewno nie. Ale mam nadzieję, że każdy tam na te swoje stoliki odpowiednio odłożył, żeby strat nie było. Kolejne stoisko należało do Zoo Ventura. Tutaj widzimy tuby korkowe. Wyposażenie terariów. O, jaki fajny robar. Tutaj straszyki czy modliszki to były, nie wiem. No cóż wam powiem, nie znam się na tym, więc nie będę udawał tutaj znawcy. O, znowu te wściekłe LEDy zaczynają migać. O, jaki fajny krab pustelnik. Te mi się zawsze podobały, kozak. No, tutaj węże. Mleczny, heterodon, zbożowy. Nie, będzie większy. Do 30 lat. No i tu jeszcze mamy żółwie. Tam jeszcze widziałem te gekony lamparcie i tokę. Tokę to są chyba te, co takie dźwięki wydają, nie? Hałasują troszkę. Ale zaraz jeszcze będą właśnie orzęski. Czyli to jest chyba mój numer jeden, te orzęski. Chyba z nich najbardziej mi się podobają. O, a tu jest hrabia rybula i stoisko, które bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiło. Przepiękne, naprawdę przepiękne okazy krabów. Nigdy nie miałem, ale naprawdę bardzo mi się te zwierzątka podobały i powiem wam, że może kiedyś w końcu tyle tego jest, że może ktoś nie zauważy, że coś przybyło. Nie no, naprawdę fajne. Takie słodziaki. No i tu jeszcze całkiem spora oferta rybek i tym podobnych stworzonych, natomiast no nie ukrywajmy, te krabyki to jest dla mnie numer jeden, takie wow. No i kolejne stoisko, znowu pajączki, tym razem Close to Spiders. Na logo widoczna czarna wdowa, Latrodectus. No, tu jeszcze taka ładna chromka była. Też rzuciła mi się w oczy ta samiczka. A tak to standardowa oferta. Kolejne stoisko to Gadzielandia, a więc agamy i tam jeszcze były fajne, duże teraria, ale ich chyba nawet nie nagrywałem. Jakiś orange hippo. Tak jak mówiłem już kiedyś, nie mam pojęcia jak tworzyć te nazwy, no ale cóż.
Jak ktoś w tym siedzi, to wie i to jest najważniejsze. Każdy się zna na swojej dziedzinie najlepiej. O, widzicie? Znowu mi zgubiło ostrość. Nie wiem, co to dziś, jakiś czarny dzień dla tego telefonu. Piękne stworzonka. O, a ta jak się fajnie na mnie patrzy. A tutaj mamy Ants Invasion, czyli mrówki. Nie ukrywam, że troszkę tam sobie pooglądałem, no akurat tutaj jeszcze są inne. O, tutaj mamy krycianogi też. Natomiast wybór samych mrówek również spory. Troszkę sobie tam z nimi pogadałem. Dzięki chłopaki za rady. Tu obok jeszcze będą formikaria. No, połączyli siły, więc występują wspólnie na giełdzie i ja ich tutaj postaram się rozdzielić, żebyście wiedzieli, kto zajmuje się mrówkami, a kto domkami dla nich. No i tutaj mamy jeszcze te formikaria od Madness. Bardzo fajnie wyglądały na żywo, powiem wam, że mógłbym takie mieć. No i tu kolejny wielki wystawca, Kaiman. Bardzo, bardzo duże stoisko, mnóstwo stolików. Oczywiście standardowo kory, tuby, wystroje, roślinki, jakieś urządzenia jeszcze tam grzewcze i tak dalej. No wszystko, co jest potrzebne do wystroju, można tam znaleźć. Naprawdę bardzo bogata oferta. No i raczej myślę, że nie muszę też nikomu przedstawiać. Kolejne stoisko należy do Ant Hunter. Jak sama nazwa wskazuje, zaczyna się od gekonów, ale spokojnie, do mróweczek lada chwila również dojdziemy. O, oto i mróweczki. Kiedyś miałem te Camponotus, chyba Ligiperda, czy jakoś tak. To gmachówka drzewotoczna, ale coś mi nie poszło. Może jeszcze kiedyś spróbuję coś podobnego wielkościowo, ale bardziej chyba azjatycką odmianę, żeby nie trzeba było jej zimować, bo myślę, że wtedy lepiej mi się to będzie mnożyć. Kolejne stoisko należy do Zoo Lampart, a więc mamy tutaj żółwie, gekony. Również całkiem spory wybór, więc zawsze można sobie coś znaleźć dla siebie. No jak widzicie, były również węże. O, tu był ten czarny, który mi się tak bardzo podobał. Kolejne stoisko to Kafi Geckos, a więc gekony. No tutaj również chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to stoisko Terra Gadzior. No niestety akurat Kuby na stoisku chwilowo nie było. O proszę. Jest ta głowa taka poparzona, wiecie, Freddy'ego Krugera chyba, nie? No i królestwo czaszek, grzybków. Bardzo, bardzo oryginalne twory, że tak powiem. Ale jak to zawsze mówiłem, Kuba tutaj to jest taki mistrz gatunku, jeżeli chodzi o wytwór wnętrz terrariów.
widziałem go przy pracy i naprawdę przykłada się do tego i efekty również są bardzo, bardzo dobre. No a na koniec stoisko Candira Serpents. Więc tak. Tutaj są głównie na miejscu, ale jak widać węże. Hodowlę węży prowadzę już 8,5 roku, także trochę w tym jestem. Dzień dobry panie Witku, w ogóle. Jesteśmy teraz właśnie na giełdzie w Krakowie. W zasadzie to już jest końcówka giełdy, jest trochę czasu, także można tutaj trochę poopowiadać. Więc tak, generalnie zaczęcie hodowli takiego wężyka to jest tak naprawdę najprostsze zwierzę kręgowe do hodowli, jakie może być, ponieważ karmi się tylko raz w tygodniu jednym mrożonym noworodkiem mysim, takiego malucha. Dorosłego karmi się raz na dwa tygodnie jedną mrożoną myszą. Tutaj już są dorosłe węże, one już większe nie będą. Także widać, że to są dość spore zwierzaki, nie potrzebują wielkich, przestronnych, obszernych terariów. Więc takimi na pewno, jak mamy mniej miejsca w mieszkaniu, mniejsze mieszkanie, jak najbardziej możemy takiego węża sobie sprawić. Okej, takie są w stanie już ugryźć na przykład te? Każde zwierzę jest w stanie ugryźć, ale one nie mają w intencji. Z reguły nie są defensywne. Kiedy mi się zazwyczaj zdarza, że wąż ugryzie, kiedy na przykład karmię węża na pensecie mrożonką i nie trafi w mysz, tylko trafi w palec. Przy czym to jest bardziej jak uszczypnięcie. Ślad po tym jest naprawdę minimalny. Są oczywiście niejadowite, więc mi się żadna krzywda przez to nie stanie, prawda? Nawet ja bym się bardziej tutaj obawiała o węża, czy przypadkiem mu jakiegoś zęba nie wybałam, czy tam sobie nie wykrzywił. W ten sposób to wygląda. A z tych to na początek co by było warto? Tak naprawdę dla początkującego nadaje się wszystko. Z tym, że mogą być różne wymagania. Tu jest większy. Burzówki, lancetogłowy meksykańskie mają bardzo podobne wymagania. Meksykańskie rosną trochę mniejsze, dlatego docelowo wymagają mniejszego też terarium odpowiednio. Ale na przykład mam tutaj ciekawe węże mandaryńskie, które nie wymagają dogrzewania, więc to już jest azjatycki gatunek. Czyli pokojowa temperatura, tak? Temperatura pokojowa, nawet bym rzekła nie więcej niż 25 stopni, bo one wtedy nie czują się komfortowo. Jak jest zbyt wysoka, to nawet ze stresu tutaj z przegrzania mogą nam paść. Więc warto wiedzieć, który gatunek chcemy, dla którego mamy, że tak powiem, w domu środowisku, gdzie możemy trzymać, bo na przykład jak mieszkamy na poddaszu, to będzie ciężko trzymać takiego węża zimnoludnego, prawda? Więc tak, w takiej wyprawce tak naprawdę jest wszystko, czego taki maluch potrzebuje. On póki może sobie rosnąć w tym boksiku, on jest oczywiście zamykany. Do roku czasu spokojnie może w nim posiedzieć. Ma tutaj kryjówkę z kokosa, ma miskę na wodę, ma jakieś różne tutaj ozdoby. Oczywiście do węża jest konieczny, przynajmniej do zdrożonego, termometr. Ma także jeszcze obowiązkowo, no i pęsetę do karmienia, żeby właśnie nas nie ugryzł przypadkiem podczas karmienia. One na przykład zmieniają ubarwienie jakoś jak rosną, czy...? Niektóre potrafią zmienić ubarwienie. Generalnie zbożówki bardzo się rozjaśniają z wiekiem. Często tak wygląda, na przykład tutaj mamy węża, który wygląda jak taki czerwony w kropki, a jak on dorośnie, będzie jednolicie krwawo-czerwony, więc wzór mu zaniknie i bardzo mu się podbije ta czerwień. Będzie mocno czerwony. Tak to wygląda. Więc zależy od wężyka. Tutaj już są dorosłe, wiek, one już nie dość, że większe nie czyli będą. Czyli tak, bo pozwijany on ile ma? Z metr teraz gdzieś? Koło czy? Metra 20. Koło metra, tak? To jest metr, koło metr 20 i mniej więcej tak wygląda. No mówię, dorosły osobnik już będzie w tym ubarwieniu na stałe, prawda? A ta hybryda to znaczy, że? Tutaj mamy mieszankę kilku różnych gatunków. Jest wypisana dokładna procentówka. Mamy Lampropetis leonis 50%, czyli 50% tego. Tutaj mogę pokazać dorosłego samca leonis. I to jest, przepraszam, 50% tego, mamy 25% zbożówki i 25% węża. Czyli zbożówki, czyli tutaj tych. Tak. Tutaj mamy taką mieszankę, dzięki temu mogliśmy uzyskać węża, który wygląda tak, a nie inaczej, wygląda bardzo wyjątkowo. W naturze takiego nie znajdziemy, a naprawdę potrafi cieszyć oko swoim wzorem. Okej, ale one już potem nie są jako do hodowli, tak żeby potem je nam na rzeczy dalej to oczywiście jeszcze się... Aha, czyli się tworzy takie dalej kolorystyczne, tak? Są oczywiście płodne, dzięki temu możemy uzyskać nowe selekcje, nowe kolory, nowe wzory, także coś, pod co chcemy prowadzić hodowlę. Ja też do tego dążę w hodowli, żeby uzyskiwać coś, czego nie ma. Chcę jak najbardziej rozwijać tą hodowlę, żeby
żeby te, na przykład robię taką selekcję na konkretny wzór i z każdym kolejnym pokoleniem to udoskonalam, prawda? Że to zawsze idzie w jakimś kierunku, a nie po prostu mnożenie dla mnożenia. Tutaj już tak jest końcówka sezonu, ponieważ mamy w tym momencie czerwiec, a maluszki będą mniej więcej w wakacje. Lipiec, sierpień jest w klucie, więc we wrześniu będzie wysyp maluchów, będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo wężyków. Możemy jeszcze takiego maluszka z bliska zobaczyć? Tylko u pani na rękach może, bo ja to tak... No pewnie. Ptaszników się nie boję, natomiast tego może bardziej... Mogę wziąć tego? Nie są jadowite, tutaj wszystko jest jadowite, bardzo łagodne. Tak, tutaj są dorosłe osobniki, tak wyglądają dorosłe. Mogę pokazać. Jak trzeba bardzo dużą? Bardzo dużą trzeba terrarium? Taki boksik do roku czasu maluchowi wystarczy. Dlatego widać, że dużo miejsca nie zajmuje. A dla tego większego? Dla tego większego już by się przydało terrarium, bo dla niego już widzisz, tam, ten pojemnik już by był za mały, prawda? Tak. Więc dla niego już możesz kupić docelowe terrarium, dla zbożówki 80-40 minimalnie wystarczy. Opa! Super było. Okay. No, a dla meksykańskiego na przykład 60-40, więc jeszcze mniejsze. Okay. To ja dziękuję bardzo za informacje, bo tak jak mówię, ja się na nich, że tak powiem, nie znam. No pewnie, no to... i jeszcze tak jak mówię, z tomatą grzewczą i 1/3 pojemnika zawsze dogrzewa do 28-29 stopni. Okay. Druga część temperatura pokojowa, żeby mąż sobie sam mógł ciepłą, zimną strefę wybrać i możemy wyjechać na 2 tygodnie, węża zostawić, nic mu się też pod naszą nieobecność nie stanie. Dobrze, to dziękuję w takim razie. Dziękuję również. No i tak oto dotrwaliśmy do końca odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki piękne tutaj za komentarz dla pani Scandiera Serpents. A wam standardowo przypominam o subach, lajkach, komentach, udostępnianiu. Tu jeszcze się oczywiście wyświetliły standardowo loga od Dawida Zakłacha, od Mirka z Eurospider czy Kubę z Teregadziora. Serdecznie ich pozdrawiam. No to skoro już wszystko było powiedziane, no to... Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Hej!